Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku chce kasacji wyroku, jaki wydany został przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, w sprawie, która poruszyła do głębi nie tylko mieszkańców Suwałk, ale także rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Choć zwycięstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym przyniosło rodzinie państwa Jakubowskich ogromną ulgę, urzędnicy nie chcą pogodzić się z orzeczeniem i żądają kasacji. Sąd nieprawidłowo ocenił zaskarżoną decyzję kolegium, a także narusza ona przepisy prawa, cytuję Wiesława Podchoreckiego, prezesa białostockiego SKO, Radio Białystok. Co to oznacza dla pana Sławomira, jego rodziny i pracowników? Kolejne miesiące, jeśli nie lata, niepewności i kompletnego poczucia braku bezpieczeństwa. Autor wydanej przez Urząd Marszałkowski decyzji, jak pamiętamy, bardzo restrykcyjnie potraktował przedsiębiorcę, który przekazał na mocy porozumienia kilkadziesiąt opon jednej z lokalnych fundacji. Ta miała, używając ich, zbudować permakulturowy ogród, a dokładniej wzmocnić brzegi zdegradowanego przez bobry stawu położonego na posesji, co zresztą uczyniła. Tymczasem urzędnicy uznali, że przedsiębiorca po prostu składował opony na cudzej, prywatnej i zamieszkałej działce leżącej, co za pech, w Parku Narodowym. Za to składowanie, które w ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie jest takie oczywiste, jak chcieliby urzędnicy, Urząd Marszałkowski naliczył represyjną opłatę, która dzisiaj sięga niemal 1 400 000 zł. Dlaczego? Ano dlatego, że fundacja nie posiadała zezwolenia na przetwarzanie opon poza tak zwanymi instalacjami. Na terenie powiatu suwalskiego wystarczy tylko się rozejrzeć. Kwietniki ze starych opon w ogródkach, opony przytroczone do łodzi i łódek, które chronią ich burty przed uszkodzeniem w kontakcie z pomostem lub inną jednostką. Nie dziesiątki, a setki, a może nawet tysiące pryzm kiszonkowych, które okryte są plandekami i obciążone niczym innym jak starymi oponami. Trudno znaleźć wieś, w której takiej pryzmy nie ma. Czy podmioty wykorzystujące stare ogumienie do takich celów, najzupełniej dopuszczalnych z punktu widzenia rozporządzenia z 10 listopada 2015 roku, mają wymagane zezwolenie? Jak nas poinformowano w Suwalskim Starostwie Powiatowym, w okresie ostatnich 5 lat do władnego w tym zakresie starosty nie wpłynął ani jeden wniosek o wydanie tego rodzaju zezwolenia. Logicznym wnioskiem jest, że skoro nikt nie prosił, nikt go nie dostał. I starostwo to potwierdza. W poszczególnych grupach 0, 0, 0, 0. Po uzyskaniu tej informacji skierowaliśmy zapytanie do Suwalskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Chcemy ustalić, czy inspektorzy równie gorliwie jak po sesji w starym folwarku skontrolowali rodzinne ogródki działkowe, setki gospodarstw rolnych na Suwalszczyźnie, przystanie, zarówno te legalnie funkcjonujące, jak i te łodzie przycumowane do licznych pomostów, ale też indywidualne posesje, na których w oponach rosną bratki. Bo jeśli kontrolowali i podobnie jak w przypadku pana Sławomira informowali o wynikach Urząd Marszałkowski, to tego rodzaju decyzji o naliczeniu opłat powinny być setki, a przychody z opłat powinny być liczone w milionach, grubych milionach. Na odpowiedź cierpliwie czekamy, a po jej otrzymaniu wrócimy do tej bulwersującej sprawy. A póki co, nie myślcie o zrobieniu dziecku huśtawki z opony, bo może się to okazać zbrodnią na matce ziemi.